Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacjach mobilnych. Czym te aplikacje są, jak można je robić, jakie mamy rodzaje, jakie są platformy i na co te platformy de facto pozwalają, jakie mają możliwości. Nie przedłużając, zaczynamy. Więc tak, czym są aplikacje mobilne? Aplikacje mobilne to oczywiście takie aplikacje, które możemy pobrać ze sklepu, na przykład z Google Play'a, czy na przykład z App Store'a. Są to tak zwane aplikacje natywne mobilne. Aplikacje natywne mobilne to właśnie takie aplikacje, które mogą wykorzystywać wszystkie, powiedzmy, możliwości urządzenia mobilnego, na którym pracują, czyli na przykład aparat, czyli na przykład jego żyroskop, czyli na przykład GPS-a, Face ID, Touch ID i tak dalej, te wszystkie, wiecie, takie typowe dla aplikacji mobilnych umiejętności czy możliwości. Natomiast oczywiście aplikacje natywne nie są jedynym rodzajem aplikacji, ponieważ mamy jeszcze tak zwane aplikacje PWA. PWA to jest tak zwane Progressive Web Apps, to są takie aplikacje webowe, które mogą być otwarte w przeglądarce na przykład naszego telefonu. Będą oczywiście odpowiednio wyskalowane i też będą mogły korzystać z niektórych właśnie tych funkcjonalności natywnych. Oczywiście nie wszystkich, bo to będzie ograniczone przez to, że korzystamy z przeglądarki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będą one symulowały taką aplikację mobilną. Ciekawym przykładem są jeszcze tak zwane aplikacje hybrydowe, bo aplikacje hybrydowe to jest połączenie właśnie takiej aplikacji webowej z aplikacją natywną. Na czym to polega? Polega to dokładnie na tym, że taką aplikację webową, którą przygotowaliśmy my jako deweloperzy, możemy trochę rozszerzyć o to, co ona potrafi przez to, że umieścimy ją w natywnym wraperze. I co to jest ten natywny wraper? Ten natywny wrapper to jest nic innego jak po prostu kontener, który został napisany w natywnym języku po to, abyśmy w tej aplikacji webowej mogli rozmawiać właśnie z tymi podzespołami czy z tymi możliwościami danego urządzenia, z którego korzystamy. Czyli żebyśmy właśnie w tej web aplikacji mogli skorzystać z Face ID, mogli skorzystać z żyroskopu, GPS-u i tak dalej, z tych różnych wszystkich możliwości. Oczywiście nadal ta aplikacja w środku będzie stroną internetową, więc nie będzie miała takiej wydajności jak aplikacja natywna, która jest instalowana bezpośrednio na naszym urządzeniu i cały na przykład jej interfejs graficzny i tak dalej jest de facto na tym urządzeniu, dzięki czemu te aplikacje natywne tak pięknie, gładko, szybko działają. To aplikacje PWA czy te aplikacje hybrydowe, musimy pamiętać o tym, że nadal są to web aplikacje, czyli to jest po prostu przeglądarka, widok webowy otwarty w telefonie, więc on będzie działał w zależności od tego, jaki mamy dostęp do internetu. Nie wszystkie animacje będą tam super sprawne, nie wszystkie będą piękne, nie zawsze ta aplikacja będzie działała szybko. I oczywiście niektóre rzeczy w aplikacjach natywnych również nie będą działały szybko wtedy, kiedy mamy wolne łącze, ale nie interfejs graficzny. Na ten interfejs graficzny po prostu zostaną powoli ściągnięte dane, będzie się coś długo ładowało, ale interfejs zawsze będzie działał szybko, sprawnie i pięknie, ponieważ jest po prostu zainstalowany bezpośrednio na naszym urządzeniu. To działa trochę tak jak aplikacje instalowane bezpośrednio na Windowsie czy macOSie, tak? Na przykład taki Word czy Excel, on zawsze działa szybko, nic tam nie muli, nic tam nie spowalnia, ponieważ ta aplikacja po prostu działa na naszym bezpośrednio komputerze. Oczywiście, jeżeli mamy wolny komputer i tak dalej, to ona będzie wolno działała, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Więc mamy aplikacje natywne, które są instalowane i są pisane językiem przeznaczonym właśnie na nasze urządzenie, czyli na iOS-a lub Androida lub Huawei'a. HarmonyOS, to się chyba nazywa, nawet dobrze nie pamiętam. Mamy aplikacje PWA, czyli takie typowe aplikacje mobilne, które po prostu są widokiem mobilnym, otwierane w przeglądarce, oraz aplikacje hybrydowe, czyli właśnie ten widok mobilny, otwierany w natywnym wraperze, dzięki czemu mamy możliwość rozszerzenia możliwości tej aplikacji webowej. No i dobrze, i czy my za pomocą no-code'u możemy zbudować te aplikacje mobilne, czy możemy zbudować wszystkie rodzaje, czy jak to dokładnie wygląda? Generalnie rzecz biorąc, musicie pamiętać jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, że każda z platform właśnie, czy iOS, czy Android,
Ma swój jakiś tam język, którym trzeba pisać. W przypadku iOS-a jest to Swift, w przypadku Androida nie jest to inny język, który musimy używać do tego, żeby napisać te aplikacje. Ale powstały właśnie różne frameworki, które umożliwiają programistom, którzy nie posługują się tym specyficznym językiem dla danej platformy, również pisać aplikacje natywne, mobilne. Nie będę już tutaj wchodził w techniczne szczegóły, bo to nie tego dotyczy ten podcast. Natomiast są takie dwa języki jak React Native oraz Flutter. I te dwa języki pozwalają nam właśnie, również te dwa frameworki pozwalają nam na tworzenie aplikacji natywnych. I tutaj już przechodzę do sedna. I dzięki czemu powstały dwie platformy rozwiązań, które pozwalają nam na tworzenie natywnych aplikacji mobilnych za pomocą no-code'u. Zaraz sobie o nich porozmawiamy. Za pomocą no-code'u również możemy stworzyć rzeczywiście aplikację PWA, bo to jest po prostu aplikacja webowa, czyli która się po prostu odpowiednio skaluje na małe urządzenia. I za pomocą no-code'u również możemy stworzyć aplikacje hybrydowe, czyli możemy po prostu ten widok mobilny umieścić sobie w wraperze, o czym sobie zaraz porozmawiamy, dzięki czemu będziemy mieli aplikację natywną mobilną, taką pseudoaplikację natywną, tą aplikację hybrydową. No i zacznijmy sobie właśnie od tych aplikacji PWA czy hybrydowych, bo takie aplikacje możemy tworzyć na przykład na platformie Bubble.io. Bubble.io, jak wiecie, jest platformą, która pozwala nam tworzyć aplikacje webowe, tak, czyli przeznaczone na przeglądarkę. No czyli jeżeli możemy tworzyć tam aplikacje na przeglądarkę, no to również możemy je zrobić responsywne, czyli żeby taka aplikacja była otwierana w przeglądarce na urządzeniu mobilnym. I to jest jak najbardziej za pomocą Bubble'a możliwe. Bubble nie oferuje nam żadnego wrapera ani możliwości stworzenia aplikacji natywnej, ponieważ Bubble pod spodem działa po prostu na zwykłym JavaScriptie, HTML-u i CSS-ie, czyli czymś, co jest stricte przeznaczone do przeglądarek. Natomiast mamy taki plugin, który nazywa się BDK, Bubble Developer Kit, który pozwala nam na właśnie umieszczenie tej naszej aplikacji webowej w natywnym wraperze oraz rozszerzenie możliwości platformy Bubble.io o właśnie skorzystanie z Face ID, aparatu, naszego urządzenia, żyroskopu, GPS-a i kilku innych funkcji, które są oczywiście przeznaczone tylko dla aplikacji natywnej. Jest to super rozwiązanie, jeżeli chcemy podejść naprawdę taki, wiecie, mamy już na przykład jakąś aplikację webową, chcemy ją teraz po prostu zrobić natywną, chcielibyśmy skorzystać z kilku natywnych funkcjonalności, to jest super rozwiązanie do tego, żeby zbudować takie MVP naszej aplikacji mobilnej, bo zrobimy to szybko, zrobimy to w sposób bardziej taki zautomatyzowany, nie będziemy musieli wystawiać osobnych endpointów do tej naszej aplikacji natywnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Bubble.io pozwala nam na budowanie aplikacji typu PWA oraz aplikacji hybrydowych. Następną platformą, która pozwala nam tworzyć rozwiązania natywne, mobilne na różne platformy, jest Flutterflow. Flutterflow to platforma, która, jak sama nazwa wskazuje, opiera się o język Flutter. Jest to super platforma dlatego, że mamy tam dostęp do kodu, więc jeżeli ktoś z Was posiada umiejętności kodowania we Flutterze, to będzie mógł sobie stworzyć 3/4 aplikacji bez użycia kodu totalnie. Ta platforma ma również bardzo wiele integracji z różnymi third parties, takimi jak Stripe, takimi jak Google Firebase, jak Supabase, jak Braintree, jak RevenueCut i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetnie działająca platforma, która pozwala budować świetne aplikacje mobilne, bardzo wydajne. Natomiast tutaj właśnie a propos tej wydajności zatrzymajmy się na chwilkę, bo to jest jedna rzecz, o której jeszcze tutaj dokładnie nie powiedziałem, a mianowicie tego, że musicie pamiętać o tym, że właśnie aplikacje natywne, mobilne nie posiadają czegoś takiego jak backend. Nie posiadają czegoś takiego jak baza danych. Jeżeli kojarzycie, jak działa Bubble.io, to tam tworzycie bazę danych, tworzycie backend, tworzycie frontend, tworzycie całe rozwiązanie. Jeżeli tworzycie natywną aplikację mobilną w Flutterflow czy w innym rozwiązaniu, to musicie korzystać z jakiegoś backendu. Musicie gdzieś mieć jakiś backend, z którym ta aplikacja będzie się porozumiewała, bo ta aplikacja jest tylko frontendem. Dlatego właśnie te aplikacje działają szybko, pobierają skądś dane, je tylko wyświetlają. Jest to troszkę inny koncept budowy aplikacji, aniżeli budowanie web aplikacji w Bubble'u, gdzie mamy takie all-in-one. Tutaj budujemy po prostu frontend aplikacji natywnej. I to jest jakby standardowe, tradycyjne podejście. Żadna aplikacja nie ma od razu w sobie też backendu wbudowanego defaultowo. Dlatego musicie o tym po prostu pamiętać. Ale Flutterflow pozwala Wam na wszelakie integracje ze wszystkim, o czym pomyślicie. Możecie budować świetne aplikacje. Jest tam również template, są
Dostępne są również dostępne różne pluginy, dzięki czemu to nasze tworzenie aplikacji natywnej możemy sobie bardzo mocno przyspieszyć. Według mnie jest to teraz platforma naprawdę numer jeden, która się świetnie rozwija, bardzo dynamicznie się rozwija, pozwala nam na wiele, na debugowanie, na naprawdę tworzenie aplikacji zgodnie z tym, jak tworzy się ją w tradycyjny sposób, tylko bez użycia kodu, a jeżeli nawet tego kodu potrzebujemy, to bez problemu możemy go tam dodać i go sobie skompilować. Ma ona również integrację z CodeMagic. Jest to takie rozwiązanie, które również od razu pozwala nam uploadować te nasze rozwiązanie bezpośrednio do sklepów takich jak Google Play czy właśnie App Store. Następnym rozwiązaniem, które jest warte uwagi, jest DraftBeat i ono jest przeznaczone dla tych, którzy poruszają się w świecie React Native, ponieważ jest właśnie ono oparte o ten framework. Ma ono również i różne integracje, nie są one takie bezkodowe jak we Flutter Flow, tam musimy jednak mieć troszkę większy skill programistyczny, żeby budować pewne rozwiązania czy integracje, ale nadal mamy tam bardzo wiele template'ów, bardzo wiele rozwiązań i dostęp również do kodu i do eksportu tego kodu, więc również możemy zbudować sobie bardzo fajne rozwiązania, które później po prostu jako programista React Native sobie stójkuje. Tak, by the way, w Flutterze budowaliśmy już kilka aplikacji i mogę wam powiedzieć, że z Xano chodzą one świetnie, świetnie się sprawdzają i nie ma z nimi najmniejszych problemów. Więc trzy platformy, które polecamy do budowania aplikacji mobilnych. Babble.io, jeżeli chcemy zbudować coś webowego lub hybrydowego. Flutter Flow, jeżeli chcemy mieć aplikację mobilną, natywną, opartą o framework Flutter, albo po prostu chcemy zacząć budować pierwszą aplikację, jest to według nas najlepsze rozwiązanie, najbardziej no-code'owe, oraz platforma DraftBeat, jeżeli chcemy zbudować coś opartego React Native, mamy w tym skill, wiemy jak się w tym świecie poruszyć. Istnieją oczywiście również jeszcze inne platformy, mniej lub bardziej warte uwagi, no-code'owe, które pozwalają nam na budowanie natywnych rozwiązań mobilnych. Jest to AppGyver na przykład, został wykupiony przez SAP'a i od tego czasu niestety jego rozwój się bardzo mocno zatrzymał. Kiedyś korzystaliśmy z tego do budowy pewnych aplikacji, natomiast nadal do dzisiejszego dnia bardzo wiele rzeczy, które miały tam być, nadal ich niestety po prostu nie ma. Rozwiązanie jest bardzo fajne do budowy na przykład biznesowych wewnętrznych aplikacji, no ale jest troszkę ono ograniczone. I platforma Adalo jest to bardzo fajna platforma do budowania również natywnych aplikacji mobilnych, ale takich troszkę prostszych, gdzie mamy troszkę mniej możliwości personalizowania tego, jak ta aplikacja będzie wyglądała, na co będzie po prostu pozwalała, ale również się bardzo dynamicznie rozwija, więc może być dla Was ciekawa po prostu do sprawdzenia. To tyle ode mnie na dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że wprowadziłem Was w temat tego, jak możemy tworzyć i jakie w ogóle możemy tworzyć aplikacje mobilne w świecie no-code'u. To tyle ode mnie. Do usłyszenia. Cześć.